Cześć Mroczna Armio, witam serdecznie w kolejnym odcinku i w kolejnym zestawieniu nawiedzonych miejsc w Polsce, które ostatnio tak bardzo polubiliście. Tym razem lista dotyczyć będzie niektórych pałaców w naszym kraju, które noszą miano nawiedzonych. Czy tak jest naprawdę? Być może niedługo się o tym przekonamy. Tymczasem sprawdźcie te miejsca i to, gdzie się znajdują. Zapraszam do oglądania. Nawiedzony pałac w Karczewie. Podobno od lat skrywa mroczne tajemnice. Opuszczony obiekt od lat wzbudza ciekawość. Pałac został wzniesiony dla Mikołaja Mielżyńskiego w latach 1805-1811, przebudowany w 1908 roku przez Rogera Sławskiego dla Józefa Kęszyckiego. Wnętrze pałacu zostało zdewastowane po 1945 roku. Zachowany został środkowy hol z drewnianą stolarką schodów. W jego wnętrzach wciąż można zobaczyć pozostałości po mieszkaniach oraz działającym tu niegdyś przedszkolu. Obiekt wciąż wystawiony jest na sprzedaż. Czy znajdzie się ktoś, kto będzie chciał przywrócić go do dawnego życia? Cena podana w ogłoszeniu to 1 795 000 zł. Na chwilę obecną to obiekt zainteresowania grup urbexowych i badających zjawiska paranormalne. Nie tak dawno odwiedził go Setu wraz z DJ-em Palasidem. Czy pałac faktycznie jest nawiedzony? Odsyłamy do obejrzenia materiału chłopaków, a być może i my niedługo odwiedzimy i sprawdzimy to miejsce. Nawiedzony pałac w Kopicach. Na mapie Opolszczyzny znajduje się niezwykłe miejsce, które od bardzo wielu lat popada w ruinę. Mowa o pałacu w Kopicach, wzniesionym w XIX wieku, który z zewnątrz wygląda jak z bajki, a tak naprawdę jest w fatalnym stanie i niedostępny dla zwiedzających. Obiekt jest monitorowany i pilnowany przez firmę ochroniarską 24 godziny na dobę. Powstał w 1783 roku, a raczej został przebudowany ze starej siedziby w ogromną rezydencję. Niestety w 1956 roku doszło do podpalenia w nie do końca wyjaśnionych okolicznościach. Mówi się, że była to zaplanowana, fachowa robota. W toku śledztwa niczego jednak nie ustalono. Od tamtej pory z pięknego pałacu pozostały tylko gołe mury. Niejednokrotnie obiecywano mu nowe życie, jednak kończyło się to na niczym. Skąd więc opowieści o duchach i czy są prawdziwe? Ten pałac to podobno miejsce wielu niewyjaśnionych zjawisk. Według legend duch starszej pani nawiedza ten pałac, niekiedy nawet zostawiając na podłodze ślady swoich butów. W ciągu ostatnich lat wielu ludzi próbowało kupić ten pałac i tam zamieszkać, ale większość z nich szybko porzuciła ten pomysł z powodu niepokojących zdarzeń. Czy są to tylko pogłoski bez pokrycia? Czy w opowieściach tych można znaleźć ziarno prawdy? Nawiedzony pałac w Małkowie. Przed II wojną światową posiadłość należała do zamożnej rodziny, która pozbyła się majątku wraz z nadejściem do Gdańska Armii Radzieckiej. W szybkim czasie obiekt został rozgrabiony, a kolejni właściciele niezbyt dbali o jego wizerunek. Lata upływały, a piękny pałac zaczął podupadać, bo ani wieś, ani piękna posiadłość nie były wpisane do jakiegokolwiek rejestru zabytków, przez co nowi właściciele nie mieli zupełnie obowiązku remontowania obiektu. Przed kilkoma laty ostatni właściciel majątku posunął się jeszcze dalej. Zamiast planowanej inwestycji odrestaurowania zabytku, postanowił nieco uporządkować teren. W ramach oczyszczania zrównał z ziemią także dwie XIX-wieczne obory. Obiekt popada w ruinę i nikt nie jest zainteresowany jego losem. Pałac podobno jest nawiedzony. Wielokrotnie otrzymywaliśmy od Was informacje na temat jego rzekomego nawiedzenia przez duchy i występowania zjawisk nadprzyrodzonych. Otrzymaliśmy również informacje od innych grup, które potwierdzały te słowa. Czy miejsce to faktycznie skrywa mroczne tajemnice? Nawiedzony pałac w Mokrzeszowie. Miejsce wielu nazw. Wylęgarnia Aryjczyków. Szpital Zakonu Kawalerów Maltańskich. Fabryka dzieci aryjskich, a przede wszystkim miejsce wielu mrocznych legend, kolebka urban exploringu i od lat miejsce przyciągające badaczy zjawisk paranormalnych.
wybudowane w latach 1860-1880. Podczas I wojny światowej był lazaretem dla niemieckich lotników, a następnie pełnił funkcję sanatorium. W 1926 roku zakonnicy sprzedali budynek żydowskiemu przedsiębiorcy, lecz po dojściu Adolfa do władzy w III Rzeszy przedsiębiorca musiał opuścić pałac. Wówczas zaczęła się najmroczniejsza karta w historii budynku. Pałac stanowił bowiem miejsce, w którym realizowana była polityka Lebensborn. Od 1938 roku działał tu Dom Matek, będący de facto właśnie fabryką dzieci aryjskich. Wyselekcjonowani Niemcy współżyli tu z kobietami, aby rodziły one potomków czystej rasy niemieckiej. Pałac od lat okryty złą sławą. Podobno dzieją się w nim rzeczy niezwykłe, które potwierdzają się z coraz liczniejszymi filmami i krótkimi filmikami nagranymi w murach pałacu. Rok 2024 to czas, by w końcu zmierzyć się z legendami tego miejsca. Nawiedzony pałac w Branicach, określany mianem Zamczyska Wisielców, a także jednego z najbardziej przerażających zabytków w Polsce. W miejscowości Branice niedaleko czeskiej granicy znajduje się ten właśnie tajemniczy pałac. Na początku XIX wieku pałacem zainteresował się ksiądz Józef Natan. Duchowny wykupił zamek i stworzył w nim zakład psychiatryczny w Branicach. Pacjentami ośrodka były głównie psychicznie chore kobiety. Ich los zakończył się tragicznie. Podczas okupacji hitlerowskiej pacjentki szpitala zostały wywiezione przez nazistów do obozów zagłady i zamordowane w komorach gazowych. Tymczasem pałac ponownie zmienił się w twierdzę obronną i siedzibę żołnierzy niemieckich. Brawurowe działania księdza Natana sprawiły, że około 600 chorych wywieziono do Czech. Po wojnie zamek w Branicach ponownie stał się szpitalem psychiatrycznym. Tę funkcję pełnił do lat 80. XX wieku. Ostatecznie został przekazany na poczet majątku gminy Branice. Opuszczone miejsce z czasem stało się ruiną. W 2019 roku zapomniany budynek w Branicach odwiedził fotograf Forgotten Polska Urbex. Oto co powiedział na temat tego pałacu. Chyba na zawsze zostanie mi w pamięci to, co tam zobaczyłem. Pierwszy raz czułem się jakoś nieswojo, czułem się dziwnie. To miejsce wydało mi się jakieś chore, jak z horroru. Powieszone za szyję lalki, dziwne konstrukcje, porzucone samochody, dziwne znaki na ścianach, mroczne piwnice, kaplica z rozebranym ołtarzem i samo zamczysko, schowane szczelnie wśród drzew i krzaków, które szczelnie blokują dostanie się do środka. Nawiedzony pałac samobójców w Glince. Na koniec miejsce, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. Pałac jak z horroru, okrzyknięty mianem Pałacu Samobójców. Od lat opuszczony obiekt w miejscowości Glinka, popadający w coraz większą ruinę. Mekka ludzi pasjonujących się urbexem i zjawiskami niewyjaśnionymi. Zdjęcia pałacu budzą ogromne zainteresowanie nawet na zagranicznych social mediach, a internauci twierdzą, że to jedno z najbardziej upiornych i klimatycznych miejsc, jakie widzieli. Nam również udało się to miejsce odwiedzić i zrobiło na nas niesamowite wrażenie. Choć lata świetności dawno ma za sobą, wciąż budzi wiele emocji i przyprawia o ciarki. Legendy, które przez lata nagromadziły się na temat tego miejsca, wciąż budzą grozę. Są też śmiałkowie, którzy pomimo groźby zawalenia wciąż odwiedzają to miejsce, żeby przekonać się na własnej skórze, czy w Pałacu Samobójców straszy. Na dzisiaj to będzie wszystko, dzięki serdeczne za obejrzenie. Jeżeli chcecie więcej takich zestawień nawiedzonych miejsc, pałaców, domów, szpitali, to konieczne będzie like, subskrypcja i komentarz. Będę również wdzięczny za udostępnienie tego materiału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.